Jesteśmy przygotowani do prowadzenia akcji zima. Mogę powiedzieć krótko, tak jak co roku. Burmistrz powołał sztab specjalny. Mieliśmy spotkanie, omówiliśmy przygotowanie miasta, przygotowanie wszystkich instytucji, sieciowców i co mogę powiedzieć, w tym roku jest pewna zmiana co do głównego wykonawcy prowadzącego prace związane z odśnieżaniem. Ulice, nawierzchni ulic wszystkich, czyli asfaltowych, gruntowych, obsługiwać będzie firma Koseko, wyłoniona w drodze przetargu. Natomiast chodniki odśnieżać będzie firma pana Klapczyńskiego, też wyłoniona w drodze przetargu. Gotowość jest określona na 2 godziny, czyli od momentu wystąpienia opadów i rozpoczęcia się takiej niekorzystnej sytuacji zimowej. Firmy mają czas 2 godziny, żeby przystąpić do odśnieżania czy do likwidowania śliskości. Całością dyryguje Wydział Infrastruktury i Środowiska. Tam są panowie, którzy całodobowo na zmianę czuwają nad tym, kiedy wypuścić sprzęt na miasto. Telefon jest ten sam, co był w zeszłym roku. Ja go podaję w tej chwili. Możecie Państwo zapisać. 501 098 069. To jest całodobowo czynny telefon akcji zima. Jesteśmy tutaj we współpracy i z policją, ze strażą miejską. Myślę, że zima nas nie zaskoczy, chociaż zawsze się tak mówi, że zaskoczy, bo ten jest taki moment, jak śnieg spada, śnieg się pojawia, jest śliskość. W każdym momencie w mieście nie mogą być w tym samym czasie, nie może być sprzęt, tak? Czyli pierwsza droga to jest szpital Skłodowskiej, tam rozpoczynamy akcję, natomiast może być tak, że gdzieś będzie ślisko po prostu, ale to mówię to... Tak jak było co roku.